Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość skłania nas do refleksji dotyczącej pięknego etosu polskiej przedsiębiorczości. Tak jak mój przedmówca już wskazywał, wszystko zaczęło się z firmą Ptak jakiś czas temu, jeszcze w poprzedniej epoce, ale to, co stanowi pomost między tamtymi doświadczeniami w innej branży, a dzisiejszym jakże spektakularnym międzynarodowym sukcesem, sprowadza się do tego, co w biznesie przedsiębiorczości jest absolutnie podstawowe, absolutnie najważniejsze. To jest coś, co możemy nazwać talentem, szczególnym darem, darem opatrzności. To jest połączenie przenikliwości umysłu ze zdolnością do ryzyka, z wyobraźnią i determinacją. Determinacją wspartą pewną wizją organizacji, ale współpracy z innymi. Jeśli to jest ten dar opatrzności, ktoś z Państwa ma inne zdanie, to losu, zależnie od kwestii światopoglądowych, to jeśli to jest, to reszta przychodzi nie sama, w wyniku nieprawdopodobnego wysiłku całego życia, ale po prostu przychodzi. Ktoś może powiedzieć, że to wszystko udało się zacząć i udało się doprowadzić do tego momentu, dlatego że był to szczęśliwy zbieg przypadków. A ja, proszę Państwa, zacytuję klasyka i powiem, jaka natura, takie przypadki. Tak po prostu w życiu jest. Proszę Państwa, rzecz sprowadza się jeszcze do kilku innych spraw. Do odpowiedzialności nie tylko za to, co przedsiębiorca robi sam, ale odpowiedzialności za to, jak współpracuje z innymi. Bo przecież jeśli dysponuje tak silną osobowością i tak silną wizją, że przekonuje na co dzień innych do współpracy z nim, to automatycznie ponosi za tych innych odpowiedzialność. W tym przypadku to jest kwestia tysięcy drobniejszych kupców, którzy zawdzięczają tej inicjatywie uwolnienie swojego potencjału, skanalizowanie ich wysiłków, wskazanie drogi stąd, poza województwo łódzkie, a z Polski za granicę. To jeszcze jest inna sprawa z tym związana. To jest ta jakże charakterystyczna dla biznesu droga otwierania się na innych. Droga, która prowadzi do wzajemnego przenikania się wizji, pomysłów, idei, osobowości. I wtedy po partnersku powstaje wartość dodana. Tworzy się coś absolutnie nowego. Spójrzmy Państwo na etos tej firmy. Ona nie przyciągnęła do siebie tylko samych kupców jednej branży. Potem przyszli projektanci, potem przyszli artyści. To, co Państwo tworzą, to jest to, co... Jestem amatorem, ale sądzę, że z perspektywy historii sztuki można nazwać sztuką użytkową. Tym jest moda, ale ona odzwierciedla coś szerszego, pewne zjawisko społeczne. Komunikuje naszą społeczną, estetyczną wrażliwość. A tak się składa, że akurat polski kapitał tu w Żgowie promuje w sposób najbardziej naturalny polską modę, która jest odzwierciedleniem naszej
miejscowej, narodowej, środkowoeuropejskiej, estetycznej wrażliwości, która no nie trzeba latać dookoła świata, żeby zrozumieć, że jesteśmy trochę inni. Lansujemy określony styl, robimy to w sposób bezwiednie, ale to, że no ta nasza wrażliwość, nasze oczekiwania przyciągają tu tylu innych, to znaczy, że też mamy coś w sferze estetycznej do dodania do wspólnych wysiłków i wspólnego dziedzictwa ludzkości. Ja sądzę, że tym wspólnym mianownikiem sukcesu tego przedsięwzięcia, obok tych stricte biznesowych, jest właśnie ta potrzeba pewnych doznań estetycznych, czy to w tym, jak się ubieramy, czy to w tym, jak mieszkamy, czy to w tym później, jak urządzamy nasze miejsca pracy, nasze biura, a później to wszystko, co nas otacza w szerszej przestrzeni, tej zurbanizowanej i tej przeznaczonej do rekreacji, i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, zbliża się jesień, ale nikt z tu obecnych nie ma wątpliwości, że to nie jest jeszcze jesień tego przedsięwzięcia. Tu naprawdę możemy mówić o wczesnej wiośnie i tego Państwu, firmie Ptak i wszystkim współpracującym, także mieszkańcom tej części Polski, takiego dalszego rozwoju, przy tej wczesnej wiośnie tego Państwu i tego każdemu mieszkańcowi, obywatelowi Polski Środkowej, całej Polski, serdecznie życzę. Dziękuję Państwu.